startuje razem z Rusem Butowskim. Mamy nadzieję na bardzo dobrą rywalizację i jak najlepsze wyniki. Są to nasze pierwsze mistrzostwa świata w klasie 49er, więc jest to na pewno dla nas ekscytujący moment. Cieszymy się, że odbywają się one w Gdyni i na pewno damy z siebie wszystko. Przez ostatni czas dużo spędziliśmy na wodzie. Krok po kroku, jak będziemy robić to, co, czego się uczymy, będziemy dobrze robić swoją robotę, to wszystko pójdzie okej. Mistrzostwa Świata są naszymi drugimi regatami w tym sezonie i tak naprawdę ogólnie. Przyjechałyśmy się sprawdzić i powalczyć. Champagne conditions today outside, 8 to 12 knots maybe, and today it was all about speed. The wave was choppy, but it was really nice racing against a big fleet. There's a lot of boys, but we managed to do our best today. Let's hope for tomorrow. Yeah, actually there were a lot of guys pushing, especially also the German guys were in our fleet, and we had some good fight, but I think it's going to be close the next days. They're all good here. Very, very cool that we can sail again and race with all these teams, because we are not racing since September of the last year because of COVID. And it's nice because you have different condition here every day. So we train a lot, right? So it's super nice.